Halo, dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym filmie z Assassin's Creed Origins i stwierdziłem, że będę wrzucał tą serię tak po prostu, żeby może komuś się spodoba. Będziemy sobie po prostu grali raz na tydzień przez godzinkę tą. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ale co to za... Ja nie wiem, ale dzisiaj stwierdziłem, że będziemy sobie po prostu tutaj pochodzimy, coś posiwie, tutaj mamy jakieś jedno zadanie, tutaj jakiś mamy stół zawiadomień, tutaj mam, no coś się znajdzie, co nie? Ale na początku sobie przejdźmy tutaj może do uderz w kowadło, jakieś jeszcze te, jeszcze tutaj przejdziemy się, tu na górę i to tyle, co nie? Czekajcie, 10:48, to żeby pamiętać, żeby to za dużo nie grać, co nie? Żeby zaraz się nie okazało, no ale teraz już idźmy i zróbmy pierwsze zadanie. Coś mi się chyba wczytuje, że takie lagi są. Halo, o co chodzi? Pliska, uspokój się. Okej, ja to już chyba naprawiłem. Mam nadzieję, że już nie będzie takich lagów, że już wszystko będzie w porządku. Ptolemy. He has brought great sorrow to us all. Hey, hold on. Co ja zrobiłem właśnie? Ała! Alo! Ja chyba za bardzo nie ogarniam jeszcze tej gry, co nie? Ała! Ja przepraszam za to, że ja tak nie ogarniam, co nie? Bo... Ja chyba jeszcze za bardzo nie ogarniam. Ale przeżyłem. To jest najważniejsze, że przeżyłem. Ja po prostu, wiecie co, ja dosyć za dużo nie gram w tą grę. Gram tylko na odcinkach, co nie? No to ja przepraszam za moje brak umiejętności. Siema. Rozmowa. Okej. What happened to your blacksmith shop? Those naked yadded soldiers. Ptolemy's captain saw me making a sword and accused me of being a rebel. He was not wrong. They confiscated my tools. Ah, bastards. All of Siwa needs a blacksmith. Even me. I cannot help you, Bayek. Not until I get my hammer and tongs back. And I have to get that ugly-ass Apep captain off my ass. Is this captain with the tools somewhere I can find him? At the foot of the hills west of here, Camp Shetje. Camp Shetje? I think I have already solved your problem, Benipe. And I didn't even know it. Oh. Here are your tools. That captain won't ever come back here. Oh. At last I can reopen my shop. Many thanks. Kurde, to szybka misja. I these weapons I had hidden from the soldiers. Please, choose one for yourself. O, mogę coś wybrać. Naprawdę? A gdzie? Co tu? O, mogę sobie coś... Wybierz broń. Dobrze sobie zaakceptowałem. Czekajcie, fałszywa uderz... O, wybierz broń. Żeby... może będzie... No, od razu lepiej. Zbadaj. Mamy tutaj łuk. O, no spoko, nie. Lecimy dalej. Co my mamy dalej? Tarcza. The shield is made with bronze and leather. Good protection. Some weapons bounce right off it. No, po prostu się odbijają. Co mamy dalej? Mamy tutaj jakiś chyba... Młot? It is not large, maczuka. But that mace can crack a skull with the best of them. Okej, okay, to tyle? To... Trzy bronie, czy coś jeszcze? A, tutaj jeszcze jest włócznia. Raczej nie. Nie, to tak mi się wydaje, że weźmiemy łuk. Bo wiadomo... Dobra, już. Łuk. Łuk. Poziom czwarty, więc jeszcze nie możemy. Ej, zadanie ukończone. Jeszcze powiedz, że mam poziom czwarty. No, prawie mam poziom czwarty. No to troszeczkę brakuje. Ale teraz możemy pójść sobie do kolejnej misji. O, tutaj coś mamy. Ale pierw może przejdźmy się do stołu. Stół?
Do stoła. Znowu? No po prostu idźmy tam, okej? Idźmy i zobaczmy, co takiego mają dla nas przygotowanego. Tam gdzieś na górze. Okej. W ogóle zauważyłem, że jakoś tak w miastach jest dosyć bardziej, no... No, że może przylagować, co nie? To ja chyba będę musiał jednak coś z ustawieniami poszperać, żeby wszystko było w porządku. O, ale mamy kolejną, tak mi się wydaje, misję. Dostępne zadania, szczury lądowe, zjazd rodzinny. Weźmy obie, oczywiście, że obie, co nie? Dobra, otwórz dziennik zdarzeń. To może zaczniemy sobie od tej bliżej. Znajdź i uwolnij Ceremuna i rolników. Weźmy sobie tą łatwiejszą misję, w sumie ta jest tak samo daleko, ale to... Za to jest 1000 ekspa, kurde. Dobra, zobaczmy. Znajdź swój cel, wskazuje przybliżone pozycje twojego celu, dotrzyj do strefy jako bajek lub senu. Gdzie my mamy... A, tutaj mamy cel, to po tym będziemy mogli zrobić tą misję, spoko. To wypuśćmy może... Zaraz senu. I zlokalizujmy... Już. W sumie to mogłem troszeczkę posłuchać, co oni mówią, ale okej, lećmy. Już troszeczkę się pośpieszyłem chyba. Lećmy, sprawdźmy, co takiego tutaj będzie. Wezwijmy sen... A, kliknij, okej. Żółta linia wskazuje kierunek celu. Gdy jesteś blisko, zamieni się w koło, dzięki czemu... okej, żółta linia. Okej, dobra. Gdzieś chyba tutaj, co? A, to czekajcie, pewnie mamy tutaj jeszcze podlecieć. Właśnie, I know nothing. Więc to będzie, wydaje mi się, że tutaj. Czy tu? Nie, tu. Czekajcie. Ja jeszcze za bardzo nie ogarniam tego całego senu. Gdzieś tam? Tutaj? Jeszcze po prostu muszę się nauczyć, co nie? Muszę się nauczyć, tutaj nie. No to gdzieś tu. Dobra, znaleźliśmy. To teraz wracajmy do bajeka. Już nie trzeba latać jako senu. I lecimy uratować. 180 metrów, nie tak daleko. Więc mam nadzieję, że zaraz damy radę. Odkryto nowe miejsce, świątynia. Ej, ale ja się... Alo, bo ja się broniłem. No. Umarł. A kto umarł? Ten nie żyje. Dobra. Czy nam się zregeneruje życie? Chyba tak. Mamy tu jakąś świątynię? Nie, na razie może nie będziemy tego robić. Na razie mamy misję. Przyjdziemy tu kiedy indziej. Tylko z drugiej strony ja pewnie zapomnę o tej świątyni. Ale nie, z drugiej strony jest na mapie, to mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy, co nie? Weźmy sobie tu na samą górę. Jezu, halo, dużo ich tu. Nie nauczyłem się jeszcze klawiszologii, co nie? Dlatego mam takie problemy. No ale mam nadzieję, że... No, naprawi się to. Okej, okay, tego trzeba zabić. Ej, w sumie to ja chyba stąd powinienem spadać.
Troszeczkę źle to zrobiłem, bo niestety to nie są te asasyny, w którym to może 30 na jednego i po prostu sobie po kolei wszystkich ciachać jak chcesz. Trzeba w tej grze jednak troszeczkę bardziej... Troszeczkę bardziej... A, thank the gods, a teraz to uciekł. No nieźle. To nie są niestety te asasyny, w którym to mogłeś sobie po prostu podejść. Wiadomo, ziomek, wszystko w porządku. Strzelam do ciebie tylko z łuku tam. No ale o co chodzi? A alo! Co wy? Za dużo was tu. Halo! Wycofywajcie się! A weźmy sobie tu może na górę i nas może nie znajdą. Ja chyba za bardzo próbuję, nie wiem, zabić wszystkich naraz. Co na koniec, jak widać, bardzo dobrze mi wychodzi. No ale cóż, no. Przytrzymałby się... Nie. Ja jeszcze nie chcę go zabijać, no. Troszeczkę chyba... Troszeczkę jeszcze za wcześnie jest na to. Mam nadzieję, że podczas gry się nauczę jednak tego, jak w to się gra, co nie? Nie ten klawisz. Czekajcie. Podejdźmy do niego. Sprzątnijmy go, lul. Ten oczywiście nas nie widział, bo jakby inaczej. No my jesteśmy po prostu za dobrzy, żeby nas było widać. Raczej nie. Ale sprzątam po kolei wszystkich. Dobry jestem? Mam nadzieję, że tak. W sumie to idę z tą świątynią Amona, zamiast pójść tam od razu do misji, to... No dobrze, można i tak, ale już spokojnie, już idziemy. Chciałem po prostu... Okej, mamy tutaj. Możemy sobie oczywiście użyć wzroku orła. Tutaj mamy jakieś chyba rzeczy, które możemy wyzbierać. To od razu przeklikajmy to wszystko, żeby mieć wszystkie monety w kieszeni. A teraz sobie możemy tutaj poszczulać do nich, co nie? Czy możemy użyć... Nie to. A, trzeba przytrzymać. No tak. Aha, tam mamy coś. Myślałem, że nam to będzie pokazywać wrogów, no ale... Jak nie, to nie... Jak skoczył, kurde! Normalnie skoczył jak jakaś żaba, lulu. Co? Nieważne. Dobra, mamy tutaj na dole paru przeciwników. Poczekajcie, tu mamy jednego, tu mamy drugiego. A, oboje sobie siadają, no okej, tylko szkoda, że prawdopodobnie nie mogę dwóch na raz. Dlatego też, no, wybierzmy sobie tego. A, o, już myślałem, że się nie uda. No chodź tu, kolego. Ale kurde, jak go zabiłem. Nowy poziom, nowe umiejętności. Jeszcze tam mamy. Nie chcę tylko przynosić. Halo, ale to trochę was tu za dużo, wiecie? Ja chyba sobie jednak ucieknę, bo jednak trochę was tu za dużo. Dobra, myślałem, że może mnie nie zobaczy, no ale... Alarm! Dobra, teraz sobie już ich zabijemy. Ja już się nauczyłem, jak się w to gra. Co nie wiadomo, no. Zobaczcie, teraz to już tak kozacze. Tylko myk. To po prostu jest chwila nauki, żeby sobie ogarnąć. Ale i tak przy kolejnym odcinku nie będę wiedział, jak się w to gra, co nie? No wiadomo, że nie będę wiedział. Dobra, mamy tutaj kolejną osobę, ale zanim to sobie do niego pójdziemy, to pierw zmienimy sobie łuk, bo tutaj mamy jeden łuk, tutaj mamy drugi łuk, jak widzicie, obrażenia są prawie, no o połowę większe, to sobie go wymienimy.
I teraz co, bierzemy łuk. Troszeczkę inny celownik, jak widać, mamy. Ale mam nadzieję, że to nie będzie za bardzo przeszkadzać i sobie jakoś z tym poradzimy. Aha, to jest taki łuk. Rozumiem. To jest taki dosyć szybki łuk, jak widzicie. No ale sobie poradziliśmy, co nie? A, tam jeszcze jest, okej. Poczekajcie, może sobie tutaj podejdziemy. Może się schowamy i nie będzie nas widać. Tutaj zaraz przy rolnikach, no ale no cóż. Kolega idzie. Jak będzie trzeba, to go sprzątniemy, co nie? No ale na razie się schowajmy. Jak widać, on na razie próbuje nas znaleźć, no idealnie. Czy ja mogę to po prostu otworzyć? Otwórz zamek w drzwiach. Bardzo ciężki zamek był, jak widać. Uwolnieni, więc chyba to tyle. Okej, więc teraz trzeba zanieść ciało. No niestety nie udało nam się go uratować żywego, jak widać, no. Ale i tak idźmy i go oddajmy rodzinie, bo na pewno chcieliby jednak no, go odzyskać, można to tak powiedzieć. Troszeczkę daleko, no ale mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że się przejdziemy, co nie? Możemy sobie zawsze się nie skradać. Czekajcie, bo tutaj jest jakiś kolega. To może najpierw sprzątnijmy. No i kolegi nie ma. No nie ma go. O, nawet możemy podnosić strzały, to bardzo fajnie. Ale teraz już idźmy z naszym Teremunem do jego rodziny, do jego gospodarstwa, ale zgaduję, że to będzie rodzina tam. Aha, my zgaduję, że mamy iść tak dookoła, tak? Przytrzymaj, aby... O właśnie, wierzchowiec. Halo, wierzchowcu, będzie oczywiście szybciej. Ale wierzchowcu, daj mi wejść. Odłóż. Wrzucamy go. O, to tak jak mówiłem, no... No mamy miejsce na drugą postać... Ała. Mamy miejsce na drugą postać, więc... Więc no. Więc tak, czekajcie, czy tu było przejście jakieś? Chyba było jakieś przejście, co? No jakieś tam przejście jest. Jak widzicie, symulator jeżdżenia na wielbłądzie, ciąg dalszy. Więc wszystko jest w porządku. Łukiem muszę się teraz tym nowym nauczyć strzelać, że już nie naciągam. Z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony, no jak miałem tamten łuk, to jak przywaliłem, to rasa porządnie, a nie tak, że muszę sobie strzelać jak z jakiegoś karabinu. No ale cóż, czy mogę nad tym przeskoczyć? Raczej nie, więc trzeba iść dookoła. I teraz tutaj podejść. Dzień dobry. Siądź, aby wypełnić. Okej. No to siadamy i koniec misji. Where is Issa? She lies here, with her son and daughter. The entire family? Sadly, I see Teremun also paid the price for his recklessness. I warned him that his rebelliousness would bring torment and suffering. But what happened? They saw the soldiers coming and hid in the cellar. But the soldiers burnt the house to the ground to teach everyone a lesson. Ah, I am sorry. Put the body down there. They will journey to the Dua together. So many deaths in the Wahat. We cannot give them a proper burial. No, powiem wam, że ten zabing, znaczy gadanie nie jest za dobre. It is Ptolemy's sick regime. He is a bad pharaoh. W sumie to zapomniałem zmienić języka, bo ja zawsze jak gram przykładowo w takim Unity, graliśmy we Francji, więc miałem język mówiony francuski. Boże, jakim znowu Wiedźminie? W Asasynie dwójeczce są Włochy, to po włosku. No a w takim Asasynie trójce jest Stany Zjednoczone, to po angielsku. No ale no, chyba wiecie, o co chodzi, co nie? Jedno koło drugich, no. Rodzina chociaż jest w komplecie, co nie? No, zobaczmy co tutaj, czy mamy coś tu dookoła, czy mamy co? Kurde, mamy nawet coś, to sobie przeszukajmy. Zawsze parę monet, a teraz możemy polecieć do kolejnej misji. Myślałem, że będziemy robić tutaj misję na górze, no ale możemy i tutaj. Tu mamy coś do sprawdzenia, więc może pojedziemy tutaj, później sobie zrobimy uzdrowicielkę, zadanie poboczne, ale teraz
Pierwsz przypiszmy sobie nową zdolność, ponieważ mamy dwa punkty postępu, punkty zdolności, więc sobie coś możemy zrobić. Odzyskiwanie strzał, który utkwił twoje twarz, czyli dobrowan. O, to jest ciekawe. Byśmy mogli sobie zrobić, a tutaj zabójstwo daje dodatkowe PD zabójstwo, więc... A tutaj? Co tu jest? Automatycznie ogra przeciwnika po zabójstwie. O, to jest fajne, ale na razie może sobie weźmiemy odzyskiwanie strzał, bo to nam się przyda, jak po prostu w nas strzelą, to będzie fajnie. Może położyć się w drugi ruch naciśnie, aby przełączyć się pomiędzy nimi. Czy ja wiem, czy to mi takie potrzebne jest? Raczej nie. Się unosić, pójść na wroga i na, aby są go ogłuszyła. Ciekawe. Czekajcie, tu mamy jako myśliwy, co nie? To może będziemy szli raz bardziej w to. No ale czekajcie, co my tu dalej mamy? Parowanie, odbij, naciśnij B w trybie tarczy i przełamać. O, to jest ciekawe. Atak z powietrza. Atak z powietrza nam się przyda oczywiście. No i mamy kolejny punkt. A teraz lećmy sobie tutaj do kolejnego naszego celu podróży, żeby wypełnić kolejne miejsce na mapie. Co? Nieważne, jak widzicie... Tym razem mamy coś pod wodą, więc będzie trzeba zanurkować. Chyba Origins to jest jeden z pierwszych asasynów, które można po prostu wejść pod wodę, co nie? Zabierz skarb, że można pływać pod wodą, bo oczywiście są tam śledzić zadanie. Nie ten klawisz, przepraszam, ale chwila. Zadania, to jest chyba zadanie wszystkie szczury wodne w górach, co? A, nieważne. To jest jeden z pierwszych chyba asasynów, w którym po pierwsze możemy, no nie że pływać, ale po drugie, że możemy wejść pod wodę i sobie po prostu pływać, co nie? To jest, tak mi się wydaje, że to jest nie senu. Nie, jeszcze nie. Znajdźmy, co my tu mamy? Mamy parę rzeczy tutaj do pływania. No, oczywiście w Black Flagu była też taka możliwość, ale to nie było tak, że można sobie pływać gdzie się chce, tylko bardziej to było... że jak przy statkiem sobie gdzieś podpłynąłeś, to wtedy mogłeś, tam z rekinami się bawiłeś, ale to jednak nie było takie jak w Origins, tak mi się wydaje. Dobra, ale bo ja tutaj muszę znaleźć ten cały ten, więc no, nie ten klawisz, więc tylko gdzie jest ten skarb? Halo, bo ja tak próbuję znaleźć ten skarb, a go tu nie ma. Nie ten klawisz. A może to gdzieś tam jest? Nie, no tutaj. Tylko czekajcie, czy ja mam jakieś zadanie co do tego? Wczytaj ponownie cel zadania. Nie, no tu mamy tylko takie te. To... Czekajcie, a może... Nie, w górę. W górę. Może pierw musimy tutaj jakoś rozpocząć te zadanie, czy nie. Albo nie wiem, może musimy przy pomocy senu. Nie? Albo tutaj do kolegi? Właśnie. Nie ten klawisz. Ten? Nie. To może po prostu się wesunijmy. Pożycz? Nie chcę pożyczać. Usiądź. No i co? Mogę usiąść. No i co? A, gdzie my płyniemy? Ale nie. Kolego, ja nie mam czasu. Ja muszę płynąć. Dobra, zobaczmy, czy... Nie tak. Dalej się nie przygotuj... O, tam coś jest. Dobra. To idziemy popływać sobie. Aby otworzyć, użyj. Dalej nie wiem, o czym oni mówią. Cele? Raczej nie. To może tutaj coś będzie. Dobra, przeszukaj. Tutaj jeszcze coś mamy. Przeszukaj. Mamy kogo. Wow. Cele w lokacji. No, czekajcie, a może to? A ja tak ciągle nie wiem, o czym oni do mnie mówią. Co ja mam tu wyzbierać? Skoro tu za bardzo nic nie ma.
To jednak coś jest. Wow. O, jednak coś jest. Dobra, nic nie mówiłem. Jednak coś tu można znaleźć, więc trzeba znaleźć. Znaleźliśmy jakiś ten... O, tu chyba jest kolejny, bo to tak ładnie się świeci, co nie? No taki... trochę lepiej. I znaleźliśmy tarczę, super. I jeszcze jedną rzecz. Tylko gorzej, że nam się zaraz oddech skończy, co nie? To tak trochę, no mech. No ale może jeszcze się uda, co nie? Sobie tutaj może podpójmy. Zaraz umrę. Czekajcie, a czy tu jest... Raczej nie. Dobra, mamy. Spokojnie! Spokojnie, Bajek jeszcze przeżyjesz, co nie? Tylko teraz czy jest tu wyjście? Alo, bo wyjścia nie ma. Dobra, Bajek, chyba nie przeżyjesz jednak. Chyba coś mi się wydaje, że nie przeżyjesz. Bajek, powiem ci, że... Woda cię chyba pochłonie. Płyni! Płyni! Udał? Wow! Nie spodziewałem się, że się uda. No powiem wam, że się nie spodziewałem, ale tak... Na ostatnim... Tchu, chyba Bajek przeżył. No już było bardzo, ale to bardzo blisko. No ale się udało, zobaczmy co za wyposażenie dostaliśmy. Dostaliśmy po pierwsze miecz. Miecz, który jest lepszy. Krwawienie przy trafieniu, super. Możemy te sobie oczywiście zdjąć, później będzie chyba można je rozmontować. Następnie dostaliśmy tarczę, która jest nawet lepsza. Tylko z drugiej strony ta ma stan 12, ta ma 11, PZ. Nie wiem co to za bardzo jest PZ. To jest chyba, czekajcie, możemy oczywiście porównać sobie. No ta ma odporność na ataki wręcz, a ta ma odporność na ataki, no to chyba jednak sobie zostawimy tą, a jeszcze dostaliśmy, nie, tylko tarczę? A, dostaliśmy dwie tarcze, okej, dobrze, jeszcze dostaliśmy chyba jakiś łuk, tak? Czy nie? O, dostaliśmy łuk, dobra, więc mamy tak, możemy sobie oczywiście go porównać, no i patrzymy, nasz łuk ma o wiele wyższe obrażenia. Jest to łuk taki bardziej, można powiedzieć, no taki wygięty, co nie? No przecież widać chyba. Wiele strzał, a ten ma szybki strzał. Wierny uderza mocno i powala nawet najpotężniejszych przeciwników. Mamy o wiele większe obrażenia. Precyzję mamy zwiększoną, krwawienie przy trafieniu, a tam mieliśmy prędkość strzelania i mnożnik kombinacji. Więc w sumie możemy sobie zamontować ten łuk. Zobaczmy, jak się z niego strzela, żeby było... on ma po prostu wiele strzał. To mam nadzieję, że chociaż to będzie... Czekajcie, musimy coś sprawdzić. To... Powiem wam, że... Że ten łuk jest spoko, ale nie do końca, bo z tego łuku strasznie szybko strzały idą. To może jednak wrócimy do tego łuku, no... No, raczej nie, bo strzały to nam tak szybko polecą, że raczej nie. Dobra, kolejna misja, uzdrowicielka. Zróbmy sobie kolejną misję. Zobaczmy, o, rabia. Siema. You now send her back to health. I never expected to see her again. She is a tough old bird. Like you, eh? Bajak. Herbatkę sobie mam. It would give me much pleasure to help you. That is kind of you. May your car be blessed. I can always use help. The soldiers are brutes. Almost every villager has cuts, bruises, broken bones. To help them, I put together a makeshift perong in the old ruined temple. Friends bring me medicine from Yamu. But now the soldiers stop everyone entering the village and steal their goods. So, we try to bring medicine on a boat instead. And the soldiers stopped that also. They sank the last shipment. The medicine jars are scattered across the bottom of the lake. Dzbany. I will get them for you. Thank you. Dzban. Bring it to the old temple. I must go there now. Okej. Okay. Uzdrowicielka, przytrzymaj. Dobra. Odzyskane dzbany z lekarstwami.
Cel jest blisko, użyj senu. Ok. Użyj, nie przytrzymaj. Okej, mamy nasze dzbany. To tyle? To super. Poczekajcie, co to było szybowanie? A, okej. Przyspieszenie? A, przyspiesz? Dobra, rozumiem. Ale teraz lećmy po nasze dzbany. Dzban leci po dzbany. Super, dobra. Płyniemy. Chlup. I płyniemy w poszukiwaniu. Poszukiwaniu dzbanów. Pewnie są tylko trzy. Powiem wam, że to jest bardzo fajna misja, ponieważ wychodzisz, bierzesz dzbany i pewnie wracasz, tak? Interakcja, dzban z lekarstwem, zadanie. Mamy pierwszy dzban, mamy drugi dzban i tutaj mamy trzeci dzban. Jeszcze tutaj mamy jakiś ten, okej. Dobra, to teraz weźmy sobie, podpłyńmy. Pożyczmy! W cudzysłowie łódź. Czekajcie, gdzieś tu była łódź, o właśnie. Pożyczmy sobie łódź, bo będzie szybciej, co nie wiadomo. To oczywiście nasz kolega nie będzie miał nic przeciwko temu, żebyśmy sobie pożyczyli łódź. Z drugiej strony, nie no, pożycz no. Przytrzymaj, aby płynąć szybciej. O, kolega sobie po prostu usiądzie. No i bardzo dobrze. Nie przeszkadza nam. On mógł zamiast nas płynąć, ale też my możemy. Jak szkóry, to jak szybko płynie ta łódź. Tutaj mieliśmy coś na tym. No ale okej. Dzięki kolego. Dzięki, już nie potrzeba. Kurde, od niego to dobry kolega, aż bym mu chyba zapłacił. Co? Raczej nie. Dobra, lećmy sobie odnieść dzbany Rabi i kolejne zadanie prawdopodobnie będzie ukończone. Jeszcze tutaj mamy jakiś znak zapytania. Tutaj jak możecie zobaczyć na górze na kompasie, to zaraz będziemy mogli sobie do niego pójść, zobaczyć co my tu mamy. Halo, żołnierze. O nie, to uciekajmy. Uciekajmy, żołnierze. A, mamy tu kolejny jakiś znak. I to taki jakiś inny, jak możecie zobaczyć, taki bardziej żółty. Możemy zobaczyć, co to jest za znak. Chyba to jakoś daleko jest. Tutaj mamy kolejne. To zaraz będziemy mogli sobie to coś... Powiem wam, że początek Asasyna to coś tam kojarzy, bo coś tam mi się przebijał na YouTubie nieraz. Coś tam się kliknęło. Ale powiem wam, że mało co kojarzę. What has happened? Why aren't the patients in the temple ruins? The soldiers threw us out. Oh, yeah. Even though I paid the nomarch to allow me to use the temple, every few weeks soldiers come to take our medicine and food stocks. Always the same soldiers. They call it a tribute. A tax for the Pharaoh's royal army. We barely have what's needed to take care of the poor souls that need our help. Vultures. Don't worry, Rabia. I will make certain they don't bother you anymore. Be careful, Bayek. Dopilnuję, no oczywiście, dobra. Lećmy ich wyjaśnić, hehe. Wyjaśnijmy ich, że tak nie można. Dobra, jeden sprzątnięty. Dobra, oddawaj strzały. Gdzie tu jest kolejny? Tu jest kolejny, ale w sumie z drugiej strony... Czy on nas widział? Nie wiem. Chyba widzieli nas, wiecie? Coś mi się wydaje, że nas widzieli. Dobra, kolejny sprzątnięty. I kolejny. Pięknie sprzątnięty. 5 expa jeszcze dodatkowo, super. Mamy jakąś broń ciężką, jakąś halabardę, można powiedzieć, że to jest halabarda. Mamy kolejnych żołnierzy, więc trzeba uważać. Daj,
Dobra, kolejni sprzątnięci. Myk, myk. Weźmy sobie oczywiście z nich chłupy. I chyba tutaj będzie bardziej taki jakiś boss, co nie? Czy nie? Halo, ale pliska. Dobra, on już i tak nie żyje, więc... Chyba strzeliłem przez tą pochodnię. Pochodnie? Bardziej jakiś koksownik. I podpaliłem nawet strzał. Kurde. Dobre, co my tu mamy? Mamy tu chyba jakiś list. Wodopoju, w siebie znajdziesz mnie na dnie jedynej misji rozmiarem godnej Boga. Okej, udało ci się znaleźć papirus z zagadką. Użyję, aby przejść do ekwipunku, aby ją rozwiązać. Okej, to zaraz sobie ją rozwiążemy. Zabij żołnierzy lądujących. Okej, ale pierw sprawdźmy. Jak ja dużo razy mówię okej. Co nie? Naprawdę. Weźmy sobie strzały na sam początek. Tutaj chyba nic nie ma. To jeszcze trzeba zabić tych dwóch żołnierzy. Teren likwidacji. No mamy po prostu zlikwidować wszystkich przeciwników, co nie? Mamy tu kolejnego. Ale piska. Bo się schyliłeś. Nie mogłem cię zabić. Strasznie głośno jest tu muzyka, ale nie chce mi się teraz ściszać. I kolejny sprzątnięty. Nie chcę przenosić. Tutaj mamy strzały, ale w sumie chyba nie potrzebuję, co? A nie potrzebuję, mam dosyć sporo. Wróć do rabi. No to wracamy. Czy mamy tu coś jeszcze do zebrania? Nie, chyba tylko strzały, to nie trzeba. Lećmy do rabi. Rabio, udało nam się. Pokonaliśmy żołnierzy, a teraz dawaj ekstra. Did you succeed? The temple is yours now. Those soldiers won't bother you again. All my patients. Wypędziłem ich oczywiście. I almost forgot to give you your medicines from the sunken boat. You know the excitement. Tak ciągle nosił dzbany przy sobie. Ciekawe, gdzie je schował. The Oasis of Siwa is lucky to have you, Rabia. Promise me you will not become consumed with your vengeance. Dobra, my już tu jakieś 40 minut nagrywamy, co nie? Więc będzie trzeba zaraz skończyć. Ukończono zadanie, ukończono klasyczne wyzwania. Dopiero zaczynam. Super, pewnie bo wbiłem 5. poziom. Cyk. 1 punkt zdolności. Naszyjnik, amulet z kotem. Jakiś dostaliśmy. Zobaczmy, co takiego dostaliśmy. Jakieś amulety z kotem. Co to takiego? Dostaliśmy jakąś broń. A to jest ta broń. No raczej nie potrzebujemy jej. Z jednej strony no ma te obrażenia 48, no ale wiecie, to jest zupełnie ciężkie. Ja wolę sobie jednak taką zwykłą tą. Czy my możemy tutaj coś sobie ulepszyć? No na razie nie. Będzie trzeba sobie ogólnie... O, obrażenia dystansowe. Będzie trzeba sobie to zrobić. Zdolności. Mamy jeden punkt. Co możemy sobie zrobić? Tutaj możemy coś zrobić. Może wyposażyć... A, w drugi łuk, no to tak trochę... okej. No ale co my tu mamy? A, i tak potrzebujemy zrobić ten, żeby zrobić to. Wstrzymanie RT w celu naładowania strzału zmniejszy rozrzut. O, to fajnie. W celu naładowania strzała dodatkowo rozbije tarczę, aby skierować strzałę drapieżcy w locie. Co? Naprawdę? Będę mógł celować strzałą, żeby trafić głowę? Nie, tego raczej nie będę chciał, no bo to jest takie za bardzo, no, ułatwienie, co nie? Wyszedł więcej strzał bez sięgania do kołczanu. Z drugiej strony... Nie wiem, dobra, ale pierw weźmy sobie ten miłośnik łuków, bo tak czy siak będzie trzeba go wziąć, co nie? Ładowanie silnego ataku. Możemy sobie jeszcze się wyposażyć w ten drugi łuk, bo tutaj już mamy drugie miejsce, to możemy sobie wziąć ten łuk wojownika, bo jak już mamy miejsce, to sobie weźmiemy, co nie? Czy ja mam jakiegoś innego wierzchowca? Nie, na razie nie mam. Będziemy mogli oczywiście wierzchowca sobie wymienić, będziemy mogli sobie ubranie wymienić. No ale to później narzędzia, później też zdolności, czy nie, w ekwipunku coś mamy. Co my mamy w ekwipunku? Zdobycze mamy, ale czekajcie, bo my znaleźliśmy jakiś naszyjnik. Wartość 80 za sztukę, sprzedaj niepotrzebne przedmioty w sklepie. Amulet z kotem, już 22 wieki temu koty były na topie. Symbol Medjaya tutaj mamy jakiś udob wodopoju. W siwie znajdziesz mnie na dnie jedynej misji rozmiarem godnej Boga. No okej. Więc musimy teraz... czy mamy jakiś cel?
Mamy to jakieś cele, jak widzicie. No ale okej. U wodopoju, więc czekajcie, wodopój. Gdzie to może być? Wodopój to mi się wydaje, że jakby to było tutaj. No ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest tutaj, czy to może nie jest tutaj. To była ta misja. A tutaj mamy oczywiście jakieś zdjęcie, świetne zdjęcie ktoś zrobił, naprawdę. Naprawdę, polecam. Ale teraz przejdźmy się może do tego wodopoju, bo może to będzie tutaj, co nie? O, miłośnik łuków mogę sobie, jak zobaczycie, jeden łuk, jeden klawisz i mamy drugi łuk, tylko... Chyba tak trochę dużo strzał masz w ręce, wiesz? Jak widać, to jest jeszcze zbugowane, bo teraz mamy jakoś tak dużo strzał. No ale okej, dobra, nieważne. Przemienimy się tutaj jeszcze do tego wodopoju, może to gdzieś tu będzie, nawet nie wiem, otworzyć, aby... okej, ale nie potrzebuję, na razie nie potrzebuję. Przemienimy się tutaj, może to będzie tutaj ten wodopój, co? Mam taką nadzieję, cicho, że to będzie tutaj. No, tak trochę to wygląda, jak z jednej strony wodopój, no ale z drugiej strony to wygląda jak jakiś po prostu... Jak jakiś... basen. Ale dobra, coś mu... O, mamy tu coś. Rozwikłano zagładkę papirusu. Elementarny mój drogi Bajeku, dostaliśmy broń. Wow. Na, ej, powiem wam tak, nie spodziewałem się, że to będzie takie proste. Myślałem, że to będę z kimś gadał, a to wystarczyło po prostu tutaj wskoczyć. Dobre, dobre, no to się udało. Mamy jakąś 45 minutę filmu, to z drugiej strony jeszcze możemy sobie coś porobić. Co nie? Mamy jakąś nową broń. Broń, która ma 66 ataku. Okej. I coś jeszcze mamy tutaj. Mamy to wykonane u wodopoju. Super. Możemy sobie oczywiście pójść. Może teraz byśmy poszli na te całe polowanie, co nie? Bo przydałoby się troszeczkę ulepszyć ekwipunek. Albo z drugiej strony byśmy mogli zrobić to w drugim odcinku. A dzisiaj byśmy mogli jeszcze może na koniec... Albo przejdźmy się, ok? Przejdźmy się na polowanie. Nic nie stracimy. O, nawet tutaj mamy niedaleko. Więc już sobie zaznaczamy. 170 metrów to nawet się przebiegniemy. Bo kurde, nie będziemy tak ciągle tylko tego wielbłąda tak, no. Nie będziemy przecież go tak męczyć. I się przejdziemy. O, tutaj mamy jakąś łódkę, ale my nie potrzebujemy łódki. My potrzebujemy... skórowania, co nie? Potrzebujemy skór, żeby sobie ulepszyć te całe... Chyba rękawice, tak? Chyba rękawice. On tutaj sobie ładnie śpi. To nawet byśmy mogli... Czekajcie, co to tu jest? A, tutaj. Okej, bo to jest jakiś... ten. Jakaś saryna, czy coś. Znaczy, biją się, co nie? To byśmy mogli sobie... Czekajcie. O, zabili. Wow. To super, że zabiłaś mi! Super, Zenu, bardzo dziękuję ci, ale z drugiej strony, no... No mogliśmy mieć dwa, tak naprawdę. No mogliśmy mieć dwa. Dobra, już się zatrzymały. Jeden plus. O, tutaj nawet stoi. Dobra, ładnie poszło. Dwa na raz. Więc mamy kolejne... kolejne miękkie skóry. Tutaj jeszcze mamy... Nie trafiłem niestety. Mamy kolejne. Oczywiście, no nie strzelam w głowy, bo to by było chyba niemożliwe. No prawie się udało. Co nie? Prawie się udało. Ale jeszcze tutaj gdzieś były. Okej, leci tutaj. Dobra, jest kolejne. Kurde, jaki ja dobry snajper jestem, co nie? Raczej nie. Dobra, jeszcze tam mamy jedną. Troszeczkę przebiegnie i nagle sobie... No, ona piska traf. Dziękuję. Chyba powinniśmy już mieć te skóry, co? Zaraz sobie zobaczmy. Wyposażenie. Czy możemy już? Możemy ulepszyć. Jak widzicie, mamy aktualnie obrażenia 173. Tylko nie wiem, za bardzo zależy od poziomu twojej postaci, rękawicy i obrażeń używanego łuku. O czym to? Nie wiem. Ale jak widzicie, dosyć sporo nam to ulepszy. To możemy sobie oczywiście ulepszyć. I teraz co my mamy dalej, żeby... Co my potrzebujemy? Potrzebujemy dalej skór i tutaj jakichś innych tych. No okej.
Co my tu mamy? Jakieś kłody, zwiększa maksymalną liczbę strzał. Przydałoby się nam to, no ale... A tutaj mamy pewnie walka wręcz. No, kłody. Nie wiem za bardzo skąd te kłody pozyskać, no ale możemy sobie przykładowo teraz zabić ptaka. No możemy zabić ptaka, bo czemu nie? Możemy przeszukać i dostaliśmy... Chyba to jest flaming nawet. Tak mi się zdaje. O, tutaj kolejny. Powiem wam, że z tym auto-aimem to jest aż takie fajne strzelać sobie, co nie? To jest naprawdę mi się podoba. Mamy kolejnego flaminga. Mam nadzieję, że ten flaming nam się przyda, że jakieś pieniądze zarobimy z tego, czy coś, co nie? I kolejny flaming. Oczywiście na myszce by było o wiele łatwiej strzelać, bo by można było, no wiecie, no sobie przycelować ładnie, no ale... No. Ale i tak ja nie ogarniam nieraz tego strzelania, więc jak widzicie, i tak... To jest dobre, że jest tak ułatwione, co nie? No normalnie, idealnie dla mnie ta gra jest, jak widać. Chyba tutaj jeszcze coś mieliśmy. No tutaj jeszcze jakieś sarena. Chyba to już ograbiłem. Sarena to bardziej jakiś jeleń jest niż sarena. Dobra, kolejny pelikan. No normalnie te pelikany to same mi wchodzą. I kolejna. No tu jeszcze sobie możemy pozbierać. O, tutaj mamy coś. Czy to jest jakieś... Nie, to chyba raczej nie. To jest uprawowe. To chyba by się zdenerwowali, jakbym to wziął i zabił, lul. Dobra, czy my coś tu mamy? Jeszcze do zrobienia. Nie, w tym miejscu jak widać nie mamy nic. Tutaj jeszcze mamy coś. To na sam koniec weźmy sobie, podejdźmy tutaj i sprawdźmy, co takiego tu się... znajduję. W sumie to trochę jest daleko, to weźmy... którym się przywoływało? Dobra. Chyba znalazłem. Okej. Okay. Prowadź, bo to wiadomo, że to się prowadzi. I sobie podążajmy drogą. I teraz w ogóle mogę się napić herbaty i tyle. No, to w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem, co będziemy robić. Tak mi się wydaje, że jakby były jakieś przedmioty do zbierania, to bym jednak to robił poza filmem, ponieważ no, to by nie było nic ciekawego dla was do oglądania, albo może na jakimś streamie. Odkryto nowe miasto, gniazdo sępa, zabij zwierzę. O, jakieś zwierzę mamy tu do zabicia. Jakie zwierzę, halo? No chyba tutaj. Czy... A, sępa mamy zabić? No okej. Okay. Wydaje mi się, że to nie będzie aż jakieś ciężkie do zrobienia, tak mi się wydaje. No ale o, tutaj mamy już sępy, więc o, mamy kolejnego sępa. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś ciężkie, ale z drugiej strony... A, tamtego mamy zabić, rozumiem. A, brak amunicji, no to super. Super, naprawdę. Albo... Sępy nas atakują, wiecie? Bo nas sępy atakują. Halo, bo... To będzie chyba jednak nawet cięższe niż myślałem. I ten sęp za bardzo nie chce do nas podejść. Denerwują te sępy. Dobra, on jednak nawet sobie siada, to jeden plus. To po prostu musimy... Halo, koń! O, zabiliśmy. Wow! Kurde, nawet daliśmy raz. Cool. Dobre, ukończono lokację gniazdo sępa. To jak widzicie jeszcze na sam koniec, no, daliśmy radę zrobić lokację kolejną. Nawet nie myślałem, że to będzie takie proste. No ale jak widzicie, kurde, dobry asasyn, to kurde, wszystko da radę. A, mamy kolejny łuk. Te strzały by się jednak przydało mieć więcej, co nie, bo jak widać, no... No szybko się kończą. Szybko się kończą te strzały. O, tutaj mamy jakiegoś zbugowanego sępa. No co ja wam powiem? No asasyn, no zbugowany sęp. No o, odleciał, no to super. Da, to w tym filmie wydaje mi się, żeby było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. I, no i co? No i zapraszam na kolejny, który będzie może, nie wiem, no raz, jak mówiłem, raz na tydzień. Szkoda, że nie mogę te strzały sobie wziąć, no ale trudno. Dziękuję jeszcze raz. Tam mamy jeszcze sępa, no ale nie będziemy wszystkich po kolei zabijać. Mamy jeszcze coś tutaj do sprawdzenia, jakiś chyba kolejny łuk, co nie?
No ale z drugiej strony to nie widzę go. To nieważne. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do kolejnych, który będzie no, pewnie za tydzień, bo tak sobie uzgodniłem, że godzinkę tygodniową czy coś. To dziękuję i na razie. Cześć. Pa, pa.